I kiedyś mi znajomy powiedział, ludzie czują, że to nie jesteś ty. Ja nie wiem jakim cudem, ale oni to czują. Wiesz co, ja myślę, że jak 7 dych, to na pewno pączka można by rozważać, lizaka można by rozważać. Pierwszy raz byłem na treningu crossfitowym, pierwszy raz oficjalnie morsowałem. Chyba tylko raz ci się zdarzyło przekląć na scenie i to było w momencie, jak kogoś cytowałeś, tak. Nie? Rozkminiam, że to chyba nie są ich napisane teksty, ale z drugiej strony, jak nie napisane, to jak inaczej, to się tak da? Witajcie kochani widzowie Sixpacka, słuchajcie, no dotarliśmy, Four Young Winners, także Guli mi kazał wysiąść, z tej strony młody Wrzosek, przyjechaliśmy dzisiaj do Edzia, mówił, że dzień zaczynamy od treningu, także żeby się ładnie z nim dojechać, pod nieświadomie leci szocik przedtreningowy i będzie można potrenować, także idziemy z Edziem trenować crossfit, a ja potrenować idę jak Jan Kochanowski, yo! Siemanko, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z Edziem, moim byłym rywalem, obecnym kumplem, obecnym partnerem na bitwie o południe. No jak widzicie, jedziemy na trening, także dzisiaj pod okiem trenera Piotrka Biliny, co będziemy robić? No tak, były kumpel, potem rywal, teraz znowu kumpel, ale na treningu znowu będzie rywal, ale możecie mieć pewność, że ten duet dzisiaj nie spadnie z rowerka. A co przyniesie przyszłość, my wiemy tylko, ale to nie wstyd. Także do zobaczenia zaraz. Na razie Guli nas kręci od deski do deski. Słuchajcie, no taki content będzie dziś na odcinku. Niestety nie zawsze Wrzosek może skorzystać z chorobowego, ale jak już mógł, to niestety jest 3, 2, 1 i teraz cię biorę na stronę. Po 30 na stronę. Czyli jeszcze dorabiasz. Sztywniutko, pamiętajcie. Dorabiasz jeszcze na boku coś. 500 metrów biegu. A to jest mamy na czym? Dwie bieżnie, zaraz się podzielimy na nich. 10 wyciskaj na klatę Huntley, 2:25. 750 metrów rowerek. Rowerek, minuta nie, przerwy. Bike, dobra. Okej, okay, no. W tym klubie trenuje również niejaki Kizo, może kojarzysz? Kojarzę, no. Ale regularnie jakoś chodzi, czy tak? No. A, okej. Okay. A w sumie ta, bo on z Gdańska jest. No słuchajcie, prosimy o doping, biegniemy po Karasia. Także doping w komentarzach obowiązkowo. To nie wstyd. Chyba, że się wymknie przy kontroli. Chociaż jakieś śladowe ilości, żeby tego dopingu było. W komentarzach. Nie no, jestem pierwszy raz na crossficie. Kurczę, nie wiem, czy nie ostatni. Ja no żartuję. Fajnie, jeszcze kiedy trenowałem crossfit, to był tam taki Paweł i ja jechałem do domu na rowerze i go spotkałem. Potem pojechałem już do domu. Kojarzę. W tym klubie do ostatniej walki przygotowywał się Adam Kownacki, pięściarz. Na tej bieżni biegał. Przegrał akurat, ale biegał tu. Coś was łączy. Trenerze, czemu siadła mi wytrzymałość w walce z nim? Właśnie, no. Nie mam zielonego pojęcia. No bo jest taka sprawa, że mi się na przykład trening pod kątem przeszłego WF-isty i obecnego trenera podoba, tylko nie wiem, czy kontynuować ten trening, skoro on powoduje przegraną czasem w oktagonie. Ty, w ogóle co on tutaj robi? To jest moje pytanie, co on tutaj szykuje robi? Się na rewanż, tylko tak bardzo sprytnie. Masz okazję go dojechać osobiście teraz, bo mi się nie udało. Teraz idziemy do sądu, będą zarzuty. No. No, mamy tylko zarzuty do siadu i airbike. Ja bym się uniewinnił. We'll be right back.
co, jak widzicie, trenowaliśmy w pocie czoła. Dzięki za ukłon, ukłony dla ciebie, trenerze. Edzio w ogóle ma taką smykałkę treningową, bo on, nie wiem czy wiecie, uczył WF kiedyś. Pytanie, czy gdyby nie TikTok, to by dalej uczył? Myślę, żeby zajechał te dzieci. A wiem, że Filipek i Milu by na 9 seriach tych zarzutów skończyli. My jesteśmy uniewinnieni, robota zrobiona. Edzio, chcesz coś dodać? No. Dla mnie minus takiego treningu, w sensie jakbym miał, wiesz, dorównywać ci, no to wagowo, bo myślę, że z 15 nawet kilo różnicy może być, ale na plus, że siła, nie? Wiesz, że ty na robisz... Na airbike'u masz lepiej. Jak co? Jesteś cięższy, to na airbike'u masz lepiej. Na airbike'u, aha, że więcej jakby... Większą moc generujesz, no. Okej, okay, no to... Lżejszy, no gorzej na airbike'u. Też na tym airrunnerze było tak, że właśnie wdepuję tę nogę tak już ze zmęczenia, patrzę, nagle mi na 17 prędkość skakuje, nie? O. No, a i też wiesz, no wiadomo, ty robisz 40 zarzuty, więc jakby statystycznie podchodzić, to robisz tam 0,6 ciała, a u mnie to nawet połowa nie jest. A co, ile ty robisz teraz takich treningów, na przykład crossfitowych? 2 w tygodniu. 2, ale stricte takie wytrzymałościówki, czy jakoś sobie przeplatasz siłą i to nie, jest... Nie, siła też jest. Do dzisiaj akurat taki się trafił. No. Zawsze jest ten element taki interwałowy, ale czasem jest na początku właśnie, czy jakieś siady, do tego jest geometria, jakieś wiesz, skoki, podskoki, wyskoki. Jakiś też dynamika, wiesz, wypychanie sztangi jednorącz na przykład, takie wiesz, czysto do uderzeń. Aha. Ale to, no jakby jeszcze siady były, no to w sumie ciężko, bo tu dużo się opierało na nogach. Czy był rowerek, czy była no, bieżnia, myślę, czy był airbike. Specjalnie właśnie tak dzisiaj trener rozpisał, ten, który nie wie, dlaczego z tobą przegrałem, tak rozpisał, żeby właśnie... Pracował dzisiaj... na tych nogach, to mu zajedziemy. Nie ma siłowo nóg dzisiaj, to są nogi wytrzymałościowe. No. Bo to jest w sumie 50 zarzutów, nie? Wyszło. No. A jak... no to nawet Stu tyle nie miał chyba łącznie. Ty, a jak teraz nawet nie wiesz, czy masz walkę, chyba że masz coś w zanadrzu w nadchodzącym tym czasie. Bo ja widziałem chyba jakieś... Były początkowo plany, żeby z tym mylą z TikToka. Były plany, ale on się wystraszył. W sensie, a. On nie powie, że się wystraszył, ale... Czy? No tam była gadka taka, że on mnie coś podszczypywał. Ja się odezwałem do niego na DM i mówię, dobra, robimy to. On, że dobra, dobra. No już chciał nas fame na którąś tam galę. To on stwierdził, że za mało czasu. Tu przesunęliśmy na kolejną galę i on coś tam mówił, że wie, że on siedzi w Tajlandii i on nie da rady nawet przylecieć na sesję zdjęciową. Aha, i dopiero... I on mówi, chłopie, ty chcesz walkę, ale wypierasz się tym, że nie dasz rady przylecieć na sesję zdjęciową? I to kurde, co za wymówka. Dopiero w Tajlandii się skapnął, że mu tam każdy wpierdol daje na treningach i jeszcze więcej czasu potrzebuje. Tak, i potem na kolejnej gali mieliśmy walczyć, to jemu nie pasowała formuła, chciał K1, zgodziliśmy się na K1. Nie pasował mu termin, przesunęliśmy termin. Nie pasowała mu stawka, to mu wynegocjowali większą stawkę i ostatecznie i tak się obsrał. Bo to jest, wiesz, jak nie chcesz walczyć, ale nie chcesz powiedzieć wprost, że nie chcesz walczyć... No, to fajny content to można zrobić z tego, no. Uruchamiasz protokół wymówek. No. Waga, formuła, termin, stawka i wiesz, jak już na wszystko się zgodziliśmy, już nie ma żadnej wymówki, no to już w ogóle temat ucichł, ale stwierdziliśmy, że już mu nie dajemy szansy, bo kurde, ile można się prosić o walkę, nie? No, też jak to jakiś pomyleniec. Wiesz, no, szukam rywala. Ale ciężko jest o kogoś w mojej wadze, zresztą sam wiesz. Wiesz co, ja myślę, że jak 7 dych, to na pewno Pączka można by rozważać, Lizaka można by rozważać. No Lizak to... jeszcze jest Tuszol, Wronek. Oni też są chyba tacy lżejsi. Mógłbyś wziąć Olejnika, bo on jest cięższy, ale jest w sumie trochę... Jest Olejnikiem po prostu, ale no to czy walka z nim byłaby sensowna? Nie, no tak kminie w sumie wagowo, nie? Też ty chyba docelowo pod MMA najbardziej. Tak, no ja bym chciał MMA, no wiesz, no... Z takim Wronkiem w boksie bym się nie chciał bić, bo wiesz, ja też mam świadomość tego, wiadomo, że męskie ego czasem nie pozwala się przyznać do takich rzeczy, ale ja mam świadomość tego, że ja nie jestem zawodnikiem na poziomie Lizaka, więc nie skaczę do Lizaka, bo wiem, że gość, który ma ileś startów na Almach, trenuje ileś lat i robi teraz praktycznie tylko to, wiem, że on jest kilka poziomów wyżej ode mnie i mimo, że ja się staram sumiennie ciężko trenować, przykładać do tych treningów, to wiem, że to wiesz, nie nadrobię... To też warunki fizyczne, nie? Rokiem, wiesz, sumiennych ciężkich treningów, nie nadrobię jego, nie wiem, 5 czy iluś lat sumiennych treningów, więc chciałbym kogoś, kto jest bardziej zbliżony do mnie poziomem, umiejętnościami. Chociaż Sekuento pokazał, że da się wariactwem, ale wypadałoby mieć 20 kilo więcej w twoim przypadku. No właśnie, dokładnie. No ja tam też miałem jakieś rozmowy z Lizakiem i on na przykład byłby chętny na taki fight ze mną, mimo w różnicy wagi, ale właśnie, żeby to też było w MMA, żeby on miał ten parter, nie? No. No ja myślę, że... On jest taki śliski bardzo, nie? Że on się może... No, wiesz, w końcu jest swagatą. Aha, że w klatce, dobra. No. No jest taki wąż, no jak na Najmanowi na plecy wszedł, no. A Najman nie byle komu daje sobie wejść na głowę.
Ale no myślę, kurczę, że jest parę tych osób. No jakby cię z Pączkiem właśnie złączyli, czeka jeszcze ktoś... Bardzo chętnie z Pączkiem. To by była spoko walka, on też trochę parterowo jest ten. Chyba na początek w ogóle on szedł w boks, tylko był jakiś w ogóle sparing u nich na kanale, że Ferrari mu nos rozjebał, to już kiedyś. I chyba od tamtej pory w ogóle bardziej zapasy zaczął robić. No to nawet nie wiem, ale no z przyjemnością. Ja też lubię się poprzepychać w tych zapasach. A gabaryty moje są bardziej zapaśnicze niż stójkowe. Piłuję tą stójkę oczywiście, żeby ją też mieć na jakimś tam fajnym poziomie. Ale no, kurczę, no jednak Fame MMA, jak sama nazwa wskazuje, to jest MMA. Ja bym chciał walczyć w MMA, a nie w Fame no tak, K1. Tak, ale wiadomo, no widowiskowe są w tym K1 bardziej, nie? No, czy nawet zależy. Taki boks, chociaż zależy też od postaci, no. Dobra, słuchajcie, my lecimy dalej, także do zobaczenia. To jest coś, co mi się zdaje, że się źle skończy. Ja? Ale przypominam, że to ty to zaproponowałeś, jak planowałeś wizytę u mnie, to no i trening, pójdziemy morsować. No bo ty często chodzisz widzę morsować i myślę, że to będzie takie, wiesz, spójne. A Edzio mówi, nie no zawsze jest taki szok, jak idziesz morsować, a ja pierwszy raz idę morsować, to fajnie. A, ja pytałem, czy morsowałeś, o ja zimne prysznice biorę, zimne prysznice. Wannie, tak, no ale... No próbowałem się. Teraz zobaczysz, ile są warte te twoje zimne wanny. Morsowanie i w gorącej wodzie kąpany nie będę, no. Sobie tak siedzę, myślę, idealny odcinek, morsowanie to. Ale no na tym bym skończył tę scenkę. O! Dobra, wbijamy. Serio? Dziękuję po. Ile? 5 minut jak no. I co, no po prostu od razu cię jakoś się adaptuje. Tak było. Czego się nie robi dla podwyżki, no. Jak wrażenia? Wiesz co, no ja tak jak mówiłem, nie morsowałem nigdy, tylko zimne kąpiele czy coś. No na pewno sam fakt tego, że też żadnych skarpetek nie miałem, czy jednak cały jestem zanurzony, a w wannie to zawsze tu kolano wystało czy coś, to... No jest taki sprany łeb, w sensie czuję, że mi krew trochę odeszła od bani, bo gadam niespójnie. Ale fajnie, no fajnie. Jedynie, żeby się nie rozchorować na święta, to by było dobrze. Szkoda z tymi mikrofonami, bo w takich warunkach freestyle by był epicki. Ale niestety, no musicie poczekać na drugi odcinek, jak Guli się zdecyduje wejść z nami do wody, to wtedy będzie. No. Może w lipcu. Ale szybko mi minęło te 4 minuty chyba, bo 5 nie siedzieliśmy. Ale no... ta. Jak się zanurzysz... Ale cię zaczerwieniło, chyba że mnie też tylko nie widzę. No bo to jest teraz wymiana krążenia, nie? No. Krążą o tym plotki. Płotki. Ta, odwrotnie proporcjonalnie niż na basenie, tylko czekałem, żeby ktoś się zsikał. Bo by było ciepełko. Słuchajcie, no na początku nas pogrzało na treningu. Teraz nas przymroziło. Więc w sumie spójnie zadziem, no bo no, trochę go pogrzało z tym TikTokiem, trochę też mrozi. No tak właśnie wygląda życie prawdziwego, szanującego się influencera. Teraz zobaczymy, jakie kolejne atrakcje są, ale przyznam, że na razie dzień za dzień bardziej mnie dojechał niż jego, ponieważ pierwszy raz byłem na treningu crossfitowym, pierwszy raz oficjalnie morsowałem, a zaraz lecimy w jakieś sekretne miejscówki. Gdzie teraz lecimy? Bo Edzio nas zabiera swoją miejscówkę. Polecimy sobie do parku, w którym zacząłem freestyle'ować. O kurczę. Miejsce, w którym się zaczęło to niechlubne przekleństwo mojego życia. Druga młodość. Do dzisiaj. Nie no, w sumie druga młodość tak naprawdę, no stary jest. Tak jakby sobie patrzeć z boku, to wiesz, jesteś blisko 30, a dalej robisz to, co zaczynałeś paręnaście lat temu. Prawda. Zajawa. Słuchajcie, dotarliśmy na kolejną miejscówkę, ale czemu akurat tą miejscówkę? Dlatego, że na tej miejscówce dokładnie zaczęła się moja przygoda z freestylem. Mieszkałem niedaleko stąd i w jakoś czwarta, piąta klasa chyba podstawówki, piąta chyba bardziej, zacząłem sobie wychodzić tutaj, porzucać do tego oto kosza i była to zawsze grupka starszych znajomych, którzy mieszkali tutaj też w okolicy.
I tak parę razy słyszałem, że po streetballowej gierce odpalają sobie bicik z boomboxa i zaczynają sobie coś tam nawijać. I tak sobie rozkminiam, że to chyba nie są ich napisane teksty, ale z drugiej strony jak, okay. jak nie napisane, to jak inaczej, to się tak da. No i tak się przysłuchiwałem, zacząłem trochę zgłębiać temat bardziej i tutaj właśnie ta zajawka powstała. I pamiętam, że na tym murku siedząc nie było jeszcze tych ławeczek, które tu są. Kiedyś mi znajomy puścił z telefonu dzwonek polifoniczny z melodią 50 Cent'a Candy Shop i pod ten jego dzwonek polifoniczny nawinąłem sobie pierwsze 4 wersy tutaj. Damn. I no i tutaj się zaczęła, znaczy może to nie były takie pierwsze 4 wersy, bo coś sobie w domku już próbowałem, ale pierwsze 4 wersy, które ktoś usłyszał, to było właśnie tutaj. I tutaj to wszystko się zrodziło, tutaj to wszystko powstało. Większość z osób, które se wtedy freestylowały, raczej już nie pociągnęła tej zajaweczki dalej, ale wspomnienia są fajne. Co ciekawe, miałem okazję niedawno grać w kosmicznym meczu gwiazd w katowickim Spodku. Charytatywny event, gdzie między innymi grał Kuba Błaszczykowski. Ale nie na tym boisku, a w Spodku. Joanna Jędrzejczyk i tak dalej, i tak dalej. I drużyna koszykarska była taka, że było wymieszane paru zawodowców z freakami. Jakby coś na, no. Move, coś na Move Federation. No, no, no. I jeden z zawodowców koszykarzy to był gość, którego poznałem tutaj na boisku. I od tamtej pory się nie widzieliśmy, a teraz nagle znowu graliśmy w kosza na jednym boisku. Więc ej, to jest on pociągnął plot dalej, twist dekady, myślę. On pociągnął dalej zajawkę na koszykówkę, ja pociągnąłem dalej zajawkę na freestyle i spotkaliśmy się, przecięliśmy się w momencie, w którym te dwie zajawki jakoś znowu się do siebie sprowadziły. No tym bardziej jak na takim obskurnym boisku, że tak powiem, w obskurnych warunkach freestylowałeś zajawkowo, a nagle freestyle kosmicznie wystrzelił i na kosmicznym meczu, no to nagle jak masz takie porównanie, jak się daje nawet takie zdjęcia, wiesz, że jest, nie wiem, zdjęcie z podstawówki w tej samej pozycji, co potem po 10 latach z kimś, to jakbyś sobie dodał takie stąd i stamtąd, no to zajawa w opór, nie? Ale co, spodziewałeś się w ogóle, że, w sensie jak już, nie wiem, zacząłeś freestylować tutaj nawet, to nie miałeś czegoś takiego, że gdzieś wcześniej widziałeś ten freestyle, jakiś film w ogóle, czy nawet ta legendarna ósma mila, no, jak to nas może, zawsze... Wiesz, no może ósma mila, ale... Ale wiesz, traktowałeś to jako film po prostu. Tak, no ja jak właśnie oglądasz jako mało lat, no, taką ósmą milę, to nie jesteś świadomy tego, że tak się da po polsku, nie? Że to no, jest to swoją możliwe, drogą. Nie? Swoją, no. Czy gdzieś mi się zdarzyło, jak kiedyś wujek Samozło i CNN mieli program na TV, na MTV, to... MTVP teraz jest. Rappa Kamera bodajże. To tam były jakieś wstawki takie, że zapraszali czasem freestyle'owców jakichś takich, wiesz, z tamtych czasów. No. To też mi się zdarzyło widzieć, ale ja nie sądziłem, że to jest freestyle, że to jest zaimprowizowane, wiesz, wymyślone tam w tamtym momencie, więc gdzieś tam ten freestyle się przewijał, ale dopóki na własne oczy, na żywo tego nie zobaczysz, to nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to, wiesz, faktycznie istnieje. I ja czasem się śmieję, że, wiesz, ludzie mi komentują, jak wrzucam jakieś swoje TikToki freestyle'owe, że o, widać, że czyta, widać, że tam gdzieś czyta z kartki, a te freestyle, no ty jako freestyle'owiec wiesz, że to nie jest no tak, to też wiesz, kwestia praktyki tak naprawdę poniekąd, ale no... No, da wiesz, się. Jakby zmierzam do tego, że taki 3 słowa freestyle, no też byś mógł coś takiego nawinąć. To nie jest jakiś wow, no, dla freestyle'owca, no, a ludzie, którzy to oglądają, to jest dla nich tak, on na pewno to czyta, na pewno tak się nie da. I ja sobie myślę, ludzie, przecież ja tyle razy już to udowadniałem, tyle wrzucałem, no, tych 3 słowa filmików, 3 słowa freestyle, na każdym koncercie freestyluję, tyle razy miałem, wiesz, jakieś pokazy, koncerty, showcase'y, na których po prostu brałem słowo od publiki i udowadniałem, że to jest freestyle, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę siebie za mało lata z tych czasów, no, jak... Tak, zanim tak, zobaczyłem tak to na żywo i nie, w ogóle nie wierzyłem w to, że tak się da, no to jestem w stanie tych ludzi jakoś tam zrozumieć, nie? Że to jest coś takiego. No wow, ale myślę, że oni są też potrzebni tak naprawdę, bo generują 20% zasięgu swoim niedowierzaniem, że tak powiem. Nawet więcej, już tak nawiasem mówiąc. Ale jak to się potem potoczyło? Co, jakby zacząłeś tutaj i już złapałeś od razu taką zajawę, że zacząłeś to, nie wiem, ćwiczyć i szukałeś jakiejś bitwy potem, czy... Czy jakoś potem była przerwa od tego i dopiero, bo znaczy, chyba pierwsza taka bitwa to gdzie była? Ten camp serio był pierwszą bitwą? Czy nie, to ogólnie to była pierwsza, tak, która się zviralowała? Tak, tak. Ogólnie to było tak, że po poznaniu tego freestylu tutaj na tym boisku przychodziłem sobie do domku i mieszkając w jednym pokoju z siostrą odpalałem bit i disowałem siostrę, nie Rybsona. O. Teraz jest moda na bitwach na disowanie siostry Rybsona, to ja disowałem siostrę zanim to było modne. I nawet próbowałem moją siostrę, no, przez chwilę wkręcić we freestyle, żeby mi odpowiadała. I no, na szczęście nie poszła razy, na to. Nie poszła i po pół roku takich prób właśnie disowania siostry gdzieś tam w domu zapisałem się na pierwszą bitwę. To był listopad 2008. No, czekaj, to
Miałem 13 lat. No. Listopad 2008, bitwa o Negatyw. Był taki klub w Gdańsku, Negatyw, który był generalnie wiksiarnią taką totalną. Pozytywnie wspominasz? Ale no, zorganizowali tam bitwę, nie przeszedłem preelimek. No ale przełamałem się, przyszedłem na scenę pierwszy raz, więc fajnie. I co ciekawe, to była jedyna bitwa w moim życiu, na której nie przeszedłem preelimek. Ile razy nie przeszedłeś preelimek na bitwy? Kurczę, no myślę, że parę razy się mogło zdarzyć. Akurat na pierwszej bitwie w życiu przeszedłem, przyznam szczerze, ale możliwe, że dlatego, że było 17 osób, gdzie jedna osoba nie miała połowy zębów, więc dykcyjnie trochę odstawała, a 16 wyłaniali. Natomiast Babinczy mi pierwszy temat, jaki dał w życiu na bitwie w Rzeszowie, brzmiał: kurwa, kurwa, ja pierdolę. Więc ja naprawdę bym nie wiedział, było... co nawinąć pod taki temat. Na no, no w sumie... Z moją kulturą języka. Właśnie, to... bo nie wiem, dla widzów Sixpacka, bo to freestyle'owe środowisko bardziej wie akurat, ale nie wiem, czy jesteście świadomi, że Edzio, mimo bycia 15 lat ponad już chyba w tej branży w takim razie, no tak około, no to chyba tylko raz ci się zdarzyło przekląć na scenie i to było w momencie, jak kogoś parafraza, cytowałeś, tak. Nie? No więc... Ale w ogóle czemu? Po prostu czemu taki w ogóle statement masz z tym przeklinaniem? Że jakby ze względów prywatnych czy wiary, czy po prostu chciałeś tak pokazać, że się da bez tego i znaczy, się jakoś zaczęło to się trzymało. Tak, że jak ja startowałem w pierwszych bitwach jako ten 13, 14, 15 latek, to nie chciałem sprawiać takiego odrzucającego wrażenia, no. Że wiesz, wchodzi taki gówniarz, co ledwo odrósł od ziemi i rzuca kacha, co drugie słowo. No, to tak. Nie chciałem bardzo sprawiać takiego wrażenia, ale wynika to też z tego, że ja na co dzień nie przeklinam i... Więc nie masz czegoś takiego, że to nienaturalne, ale zrobisz no właśnie, tak, żeby się wyróżniać. Ja się nie muszę hamować i to mi też otworzyło bardzo dużo dróg, bo jeszcze przed TikTokiem ja często, wiesz, występowałem na jakichś, nie wiem, festynach, jakichś, wiesz, showcase'ach przed publicznością, przed którą żaden inny czy nawet jakieś rekolekcje, jak były nawet... To swoją drogą. No, też nie wypadałoby tam. No właśnie i wiesz, takie drogi się otworzyły przede mną, że ja mogłem szerzej wyjść z tym freestyle'em, tak. Poza to, wiesz, freestyle'owe czy hip-hopowe środowisko, dzięki tej właśnie swojej kulturze języka, że organizatorzy wiedzieli, że jak mnie zaproszą na Dni Miasta i ja wyjdę tam zafreestyle'ować, to nie muszą się wstydzić za mnie i bać, czy mi się nie wymknie coś. Czasem mi się wymykały, wiesz, wymsknęły mi się jakieś takie punchline'y parę razy, ale to były punchline'y, które, wiesz, freestyle'owiec by skumał i mogłyby być niesmaczne, wiesz, w danym miejscu, ale nie było tam wulgaryzmów, więc organizator się nie musiał za to wstydzić, więc to mi wiele dróg otworzyło. Ale nie używam wulgaryzmów też na co dzień i uważam, że tak się po prostu żyje łatwiej, bo w sytuacjach, w których nie wypada ich użyć, ja się nie muszę gryźć w język, bo jest to dla mnie po prostu naturalne, że nie ciśnie mi się to na usta, więc nie muszę myśleć o tym, żeby tego nie użyć. Nikt inny, będąc naturalnie sobą, nie wpasowałby się idealnie, że tak powiem, w taki target, nie? Po prostu twój lifestyle idealnie, wiesz... Bo jakby to miało być na siłę, to by nie przetrwało takiej próby czasu, a to nagle... Prawda, ludzie... Kiedyś, wiesz, mi się zdarzyło wydać w swojej karierze parę rzeczy, które nie do końca były... Nie tyle, że w zgodzie ze mną, co w moim vibe'ie i były trochę nienaturalne dla mnie i to nigdy nie siadało. I kiedyś mi znajomy powiedział, ludzie czują, że to nie jesteś ty. Ja nie wiem jakim cudem, ale oni to czują, nie? Więc... Ale to widać w ogóle w wielu branżach i po wielu osobach, nie? Że wiesz, jakby nawet jeżeli coś jest gorsze, ale jakby ty to czujesz, to wiesz, jakby to słychać, jakby, że wierzysz w to, co robisz, nie? A tak to czasem ktoś próbuje coś innego, a to nie jest on i mimo, że to jest teoretycznie lepsze z pozoru, to jakby czuć po tej osobie, co to wykonuje, że to nie jest on i nie ma takiej energii, która nosi. Jeżeli ty miałeś pierwszą bitwę, jak miałeś 13 lat, to jak w ogóle był odbiór, nie wiem, wiesz, no pojawiłeś się w klubie i domyślam się, że wszyscy pozostali byli trochę podchmieleni, najprawdopodobniej dorośli albo tak 17-18 i nagle patrzą, wchodzi gość, nie? Chociaż tam akurat pewnie nie było jakiejś większej historii, skoro nie przeszedłeś preelimek, tylko dopiero ta bitwa o kemp się jakoś. Znaczy wiesz, ja byłem też stałym bywalcem już wtedy bitew jako publika, nie? I pamiętam, że jakaś bitwa w Trójmieście, to szedłem ze starszą siostrą i tylko było podbijanie do organizatora, żeby wiesz, jakoś tam zagadać, żeby mnie wpuścił, mimo tego, że mam 13 lat, żeby jakoś mnie przemycić do klubu. Więc ja już na iluś tych bitwach byłem jako publiczność, więc kojarzyli tego, wiesz, małego chłopca w warkoczykach, że się tam gdzieś tam przewija. No i pamiętam, że jak wyszedłem na scenę, to jakby ludzie, którzy mnie kojarzyli, to zachowali się fajnie o tyle, że po każdym moim wersie robili hałas, mimo że nie rzucałem tam nic mocnego, ale wiesz, tak hype'owali każdy mój wers i to było takie fajne, podbudowujące. No też jest często. Nie
przeszedłem tych prelimek, ale czułem się jakby, nie czułem jakiegoś żalu, jakiegoś rozgoryczenia z tego tytułu, tylko wiesz, czułem, że fajnie wyszedłem, jakieś tam show zrobiłem, jakieś emocje dałem i okej, cisnę dalej i wiesz, po tej właśnie pierwszej bitwie, po tym pół roku disowania siostry w pokoju, na tamtej bitwie poznałem osoby, które organizowały ustawki freestyle'owe gdzieś tutaj lokalnie w Gdańsku, no i potem już z disowania siostry przeszło do ustawek normalnych i już na ustawkach. I już disowania panien, tak jak to trzeba. Dokładnie tak. Ale masz jeszcze na przykład teraz tak po przejściu takiej drogi coś takiego, że w ogóle ten freestyle jakkolwiek cię jeszcze potrafi zaskoczyć, czy to już jest, wiesz, że po prostu lubisz to robić, jakby na pewno to wewnętrznie czujesz, bo się po prostu wychowałeś, że tak powiem, w takim klimacie i dojrzewałeś, że te rymy po prostu były codziennością, no ale wiadomo już jak się przeszło tyle dróg zarówno na scenie, zarówno na cyferach, zarówno jakby ten TikTok na tyle eskalował, to czy masz jeszcze w ogóle takie momenty, że cię to satysfakcjonuje albo zaskakuje, nie? Coś w tej branży, takiej okołorymowej całej, nie? Wiesz co, szczerze to raczej nie. Chyba no nie wiem, czy na przykład... Czy na przykład, no jak byłeś na ostatnio na bitwie o południe, to czy jakby sam fakt jakby tego, jak ta bitwa była duża względem tego, jak kiedyś mogły być mniejsze, czy nie wiem, zaskoczyło albo przywróciło jakieś na przykład takie emocje, że kurde, aż tak to już dawno, nie wiem, nie czułem czegoś takiego, czy... Czy bardziej to była kolejna bitwa po prostu, ale po latach przerwy? Wiesz co, mi jest ciężko w ogóle w sobie odtworzyć ten głód, który ja miałem w 2014 i 2015, nie? I no. Ja jak wtedy, po tym 2015 oficjalnie skończyłem swoją karierę bitewną, ja to zawsze porównuję do sceny z Rockiego, jak w tej ostatniej części Rockiego, Rocky Balboa, co on tam już na emeryturze walczy z tym ówczesnym wtedy mistrzem wagi ciężkiej. I ten Poli, jego przyjaciel, mówi do niego, że Rocky, ty masz w sobie bestię, ty musisz obudzić w sobie tą bestię, którą ty masz w sobie, nie? I on stoczył tą walkę i po tej walce mówi do niego, Poli, już nie ma we mnie tej bestii. I ja po wygraniu WBW 2015, po obronieniu tytułu i potem jeszcze byłem na trzech kolejnych bitwach tydzień w tydzień. Była jeszcze Stocznia, tak, Stocznia, pewnie WBS. WBS i jeszcze jakaś jedna, już nie pamiętam. Bitwa o Wrocław, więc Stocznia i Bitwa o Wrocław wygrałem, na WBS-ie byłem drugi i po tym ciągu ja poczułem jakbym, był tym rokiem, który staje i mówię, Poli, już nie ma we mnie tej bestii. No dobra, słuchajcie, no moglibyśmy tak gadać w nieskończoność, niestety i na szczęście, natomiast Guliemu już zmarzły łapy, ja muszę założyć TikToka, także... No już o tym burgerze myśli, ja także, też. Także widzimy się jeszcze na szamie i co, no, dostaniemy po bóle na twarz. Do zobaczenia w kolejnym spocie. Yo, słuchajcie, jesteśmy już w ostatniej miejscówce tego szalonego dnia, którą jest... Gyozilla Burgers, czyli burgerki, w których ja się stołuję przynajmniej raz w tygodniu. Zawsze w weekendzik w tygodniu się staram trzymać Michę, a w weekendzik sobie pozwalam. Uważam, że to jest jak najbardziej zdrowe i dla głowy, i dla ciała. Także właśnie tutaj, jak będziecie w Trójmieście, bardzo serdecznie Was tu zapraszam. Na kod EDZIO niedługo będzie zniżka. Jeżeli jeszcze nie ma, to znaczy, że nie oglądali tego odcinka z Sixpacku, a jeżeli oglądali, to najprawdopodobniej ją wprowadzili. No, tym bardziej, że co, jest poniedziałek, także już masz limit burgerów wykorzystany. Na ten to tak nie działa. Ale nie, no kurczę, taki aktywny dzień tak naprawdę był, że to grzech by było tu nie przyjść. No i było morsowanie i był trening wytrzymałościowy, także należy się, myślę. No, czy mi się zdarza czasem, wiesz, jak jestem w trasie, czy jestem w Warszawie. W Warszawie też mam burgerownię zaprzyjaźnioną, Dobra Buła też Wam polecam, jak jesteście z Warszawy. I jak na przykład w tygodniu jestem w Warszawie, zawsze tam zajeżdżam. I wtedy jest nie tylko weekend, a weekend wtedy też jest, ale patrzę po sylwetce, dopóki mnie nie zalewa, dopóki jest forma taka, jak widzieliście na morsowaniu, to jest okej. Okay. Czyli ja już nie mogę jeść przez najbliższy no czas. Nie, tobie na razie starczy. Ale po towarzysze, w ogóle rozmawialiśmy o freestylu dość sporo, jak mogliście zauważyć na poprzednim lokalizacji, natomiast nie poruszyliśmy tematu w sumie aktualnego i najważniejszego freestyle'owo poniekąd w najbliższym czasie, czyli bitwy o południe, na której startujemy w dwójkę z Edziem. Także co, z tego co wiem, to już wszystkie duety w momencie premiery tego odcinka są ogłoszone. I jak ty to widzisz, jakieś masz przemyślenia odnośnie tej szóstki, co jest, znaczy tej piątki duetów, jeśli oprócz nas? Nie wiem, kogo myślisz najbardziej się można obawiać, bądź kto może najbardziej zaskoczyć z tych duetów, nie?
No, myślę, że najmocniejsi będą Milu Filipek, to nie ma co ukrywać. No. Aczkolwiek to nie jest tak, że się boję na nich trafić, bo myślę, że byśmy dali z nimi... W sensie, no jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do naszego starcia z nimi i myślę, że to będzie mocna, fajna walka, z której też dużo szotów będzie mogło latać potem. No. Więc no, oni będą mocni, ale to nie jest tak, że się ich obawiam, tylko bardziej mam świadomość tego, że damy fajną walkę. No, ja też ogólnie nie mam co... takiego czegoś, że wiesz, którejś walki bym się obawiał. Zresztą w sensie nie traktuję tego jak coś, czego nie wiem, albo się obawiam, albo się cieszę. Po prostu będzie, wiem, że z nimi będzie dobre show na pewno i to obustronne, w sumie nawet czterostronne. Cztery strony świata. Tak, i tym bardziej, że Filipek wiadomo na tych bopach się zawsze odpala. Milu wiadomo wrócił po tych latach i też pokazał, że potrafi nawijać jeszcze lepiej niż przed przerwą. No co, kolejny duet jest Bo Bernares na przykład. No ciekawe, bo na pewno się uzupełniają kontentowo, bo oni mają taką odnogą tego freestylu, są taką stand-upową i taką trochę prześmiewczą, nie? No tak. Więc no. To też może być na przykład według mnie ciekawa walka nasza z nimi, gdzie wiesz, my jesteśmy jako właśnie te takie osoby, co zawsze dowożą, przeważnie starają się, załóżmy, dowieść ten poziom i jakby są te punchline'y lecą, a oni potrafią to tak podsumować i spuentować, tak jak na przykład Bober Szydercy w 2016. No właśnie, i to jest właśnie moment, w którym trzeba trochę wyjść z tego schematu takiego dowożenia czysto takim freestyle'owym poziomem, wejść trochę na performance, trochę na taką szyderę i wydaje mi się, że to też będzie fajnie na tej bitwie wdrożyć, nie? Tak, że to no też nie są czasy, w których ludzie tak bardzo chcą 10-krotnych przekmin w jednym punchu, a bardziej chcą coś takiego chamskiego, zadziornego, takiego uderzającego, sytuacyjnego, bardziej tak na czasie, nie? No jest potencjał w każdym duecie, także no, musicie to zobaczyć, są jeszcze barażowe pary, to już tam się nie będziemy zagłębiać, ale myślę, że tak samo w barażach, jeśli dobrze pamiętam całą tę szóstkę, czy ile tam było duetów, to każda ma jakby mniej więcej równe szanse, żeby wyjść i jest to zależne od dnia, nie? Także no na pewno będzie ciekawa bitka. No i tyle, no my zaraz mamy szamę, także kończymy na tym odcineczek, bo trzeba się pożywić po aktywnym dniu. Od ekipy Sixpacka też dla Edzia mamy paczkę z suplami. Godnie możesz reprezentować, myślę, Sixpacka po tym, jak spędziłem w ten dzień. Także słuchajcie, no nie obyłby się odcinek bez freestylu, namówiłem Edzia na freestyle i już 31 maja będziecie mogli go usłyszeć w duecie ze mną na bitwie o południe. Subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie Edzia, zaglądajcie do niego, zaglądajcie do Guzilli i widzimy się na kolejnych eventach. Tak jest. Pozdrawiam.